Google w zeszłym tygodniu hucznie zaprezentowało swój nowy, multimodalny model Gemini. I choć Google naprawdę mocno zachwala swój model, w sieci pojawiło się wiele sceptycznych głosów na temat jego potencjalnej przełomowości. Ja dzisiaj chciałbym podzielić się z wami krótkim filmem, w którym przetestuję ten model, sprawdzając jego faktyczne zdolności do pracy na obrazach w kontekście biznesowym. No to co? Do dzieła! Zaczynamy od testu numer 1, czyli rośliny, która stoi na co dzień za mną podczas nagrywania. I tak, jak widać, roślina jest trochę sucha, ma suche końcówki. Przyznam szczerze, że nie podlewałem jej od jakichś 2 tygodni. Chciałbym, aby mój model powiedział mi, co to jest za roślina oraz czy wszystko jest z nią ok. I tak też wygląda mój prompt. W rezultacie model mówi mi, że jest to skrzydłokwiat. Roślina jest jak najbardziej zdrowa, identyfikuje faktycznie, że ma suche końcówki i być może to jest spowodowane suchym powietrzem lub niedoborem składników odżywczych. Tak, faktycznie ma mało wody. Test numer 2 to są moje buty i chciałbym, żeby model wcielił się w rolę osoby, która jest odpowiedzialna za dodawanie opisów na stronę e-commerce i żeby stworzyła tabelę zawierającą dokładnie 3 parametry, czyli kolor, materiał oraz styl tego produktu oraz dodatkowo opis na około 100 słów. Potencjalnie taki model mógłby zautomatyzować pracę właśnie kategoryzacji bądź dodawania opisów produktów dla sklepów e-commerce, które po prostu mają ich tysiące bądź nawet setki tysięcy. Więc tak też wygląda mój prompt, a model faktycznie zwraca poprawne kolory, praktycznie poprawny materiał oraz poprawny styl. Model, test jak najbardziej udany. Test numer 3. Zidentyfikuj wszystkie przedmioty będące na tym zdjęciu. Czyli stwórz tabelę tych przedmiotów, które na nim widzisz. Czyli jak było widać, jest na nim osoba, są kwiaty, są książki, jest półka, jest mikrofon. I o dziwo model poradził sobie z tym bardzo dobrze. Co więcej, zobaczył 5 roślin, na zdjęciu widać 4. Natomiast za moim uchem są kwiaty, których tutaj dokładnie nie widać. Są liście oraz... faktycznie jest tam roślina, którą ja zakrywam. Książek jest na zdjęciu 16, on wykrył 17, być może zobaczył coś, czego ja nie widzę. Test jak najbardziej pozytywny. Następne zdjęcie, czyli lejek z e-commerce stworzony w Looker Studio. Chciałbym, aby pokazał mi wartości w poszczególnej z tych faz oraz procentowe wartości każdego etapu. Model niestety pominął jeden etap, natomiast resztę etapów jak najbardziej poprawnie zidentyfikował, podał poprawne wartości, przetłumaczył na język polski. Przechodzimy do testu numer 4, w którym również pokażemy mu wykres. Tym razem jest to wykres liniowy, który pokazuje zamówienia w podziale na zrealizowane i zwroty. Chcemy, aby po pierwsze wszystkie te dane z tego wykresu zamienił w formie tabeli. Dodatkowo, jak widzimy, grudzień jest pusty. Chcemy tutaj, żeby stworzył prognozę oraz wyliczył wskaźnik zwrotów do zamówień. No i w zasadzie zadanie spełnione poprawnie. Spójrzmy na przykład dla miesiąca kwietnia, jakie są wartości. Zgadza się. Jak widzimy, dla listopada pomylił trochę liczbę zamówień ogółem. Stworzył jakąś tam prognozę dla grudnia. Poprosiłem go, aby to była ekstrapolacja liniowa. Czy jest poprawna? Trzeba by było zweryfikować. Poziom zwrotów wyliczył poprawnie. No, pewnie ten poziom zwrotów w miesiącu grudzień byłby wyższy, chociaż pewnie on tak naprawdę dopiero się pojawia w styczniu, no bo mamy dużo nietrafionych prezentów gwiazdkowych. Przechodzimy do następnego zadania, którym jest zdjęcie ukazujące architekturę procesu replikacyjnego z PostgreSQL hostowanego na Amazon RDS do hurtowni danych BigQuery. I idea jest taka, żeby po prostu on po pierwsze zrozumiał, co to jest za proces, opisał go, opisał technologie, które biorą w nim udział oraz możliwie zarekomendował jakieś usprawnienie tego procesu. Więc tak, dużo punktów źródła danych są gromadzone z 2 źródeł, to jest nieprawda, ponieważ Postgres jest jedynym źródłem danych, a po prostu jest on hostowany na Amazon RDS. CDC, dane są replikowane z bazy do DataStream. Okej, to też poniekąd jest prawda, bo faktycznie nie robimy tam procesu ELT. No chyba, że już za pomocą Dataflow faktycznie ta transformacja się odmywa. Natomiast on oczywiście nie musi tego wiedzieć, nie musi tego aż tak dobrze rozumieć. Na pewno zidentyfikował większość technologii poprawnie. Wie mniej więcej, o co tutaj chodzi. Jego proponowane usprawnienia to jest użycie Cloud Dataflow, które jest, ma pewien sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie ten Postgres byłby naprawdę ogromny. W każdym innym przypadku DataStream jest optymalną technologią do tej
do tego case'u. Big Table nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, bo to jest obiektowa baza danych, a nie relacyjna. Więc dobra, przechodzimy do kolejnego zadania i załóżmy, że gram turniej pokerowy online, zrobiłem sobie zdjęcie mojego stołu, moich kart i tego, jaką ma obecnie sytuację. Proszę go, aby podpowiedział mi, co powinienem zrobić w danej sytuacji. To znaczy, mając na względzie moje karty, liczbę moich żetonów, powiedz mi, co mam zrobić. Więc mi mówi, że pomimo, że to dobra ręka, powinienem spasować i faktycznie w zasadzie na tej etapie turnieju z tak dużymi stakami, z asem, damą w ręku i z takim stołem w zasadzie pasowanie to jest mądra decyzja. Przechodzimy do kolejnego testu, jakim jest trochę bardziej rozbudowany test pokerowy. Zebrałem 4 żetony o różnych kolorach, każdemu przypisałem jakąś wartość, rozsypałem je później na stole, kilka z nich i mój prompt wygląda tak. Bazując na wartościach żetonach z pierwszego obrazka, wylicz mi całkowitą sumę żetonów na obrazku drugim, czyli w zasadzie powinno to być jakieś 145. Nie wrzuciłem żadnego białego, celowo chciałem zobaczyć, jak się model zachowa. Więc on zwrócił wartość 147, co na pewno dobrze zdefiniował, to jest wartość tych kolorów, faktycznie to się zgadza. Natomiast ilość sobie dohalucynował 2 białe żetony, więc test jest generalnie, podchodząc z punktu widzenia binarnego, niezdany. Natomiast moim zdaniem, tak czy inaczej, model całkiem sprawnie sobie z tym zadaniem poradził, poza tym jednym małym właśnie elementem, w którym sobie gdzieś tam te 2 białe żetony zobaczył, których tam nie ma. Natomiast resztę jak najbardziej dobrze zapisał do tabeli i na pewno jest to ciekawy test, który pokazuje jego potencjał. Następny test, czyli czytanie tekstu pisanego. Jest to bardzo prosty tekst, który jest bardzo dobrze ustrukturyzowany. Nie ma żadnych liter, które nie są widoczne. Styl pisania jest również dosyć prosty. Więc pytanie brzmi, co jest napisane na tym obrazku? I model, jak widzimy, nie miał żadnych problemów z tym, aby faktycznie zrozumieć każdą literę i każdy znak dostępny na tym konkretnym zdjęciu. Więc wrzuciłem go na zupełnie głębszą wodę i w drugim zadaniu poprosiłem go o to, aby przeczytał list Tadeusza Kościuszki, który jest pisany takim językiem, że moje ludzkie oko po prostu go nie rozumie, może poza kilkoma pierwszymi literami. Jest tutaj gdzieś tam napisane: generale, na miłość boską, nie zaklinam, abyś się pośpieszył do coś tam. Dalej naprawdę mam ogromny problem z tym, żeby to zrozumieć, więc proszę, okej, może model poradzi sobie z tym lepiej. No i jak widać, nie, zdecydowanie ludzkie oko radzi sobie, przynajmniej moje, z tym lepiej. Jest to totalna, stuprocentowa praktycznie halucynacja. Test następny, czyli książki, które znajdują się za mną. Jak widzimy, książki odwróciłem pionowo, tak żeby ułatwić mu trochę zadanie. I mój prompt wygląda tak. Stwórz listę książek znajdujących się na tym obrazku. Jak widzimy, bardzo dużo jest totalnie nietrafionych. Część jest trafionych w 100% odnośnie zarówno autora, jak i tytułu. Część jest na przykład... poprawnie zidentyfikował tytuł, natomiast autora już sobie gdzieś tam dohalucynował. Więc powiedziałbym, że test dany na jakieś 50 na 50. Kolejny test to jest zdjęcie USG mojego kolana, mojego stawu kolanowego. I jakby pytanie jest takie, żeby po pierwsze chcę zobaczyć, czy on jest w ogóle w stanie rozpoznać, co to jest za USG, tak? Czy co widzi na tym zdjęciu. A co więcej, jak już coś widzi, to może jest w stanie rozpoznać coś, co jest z tym USG nie tak, w sensie z samym kolanem, z samym stawem kolanowym. Więc mój prompt wygląda tak. Co widzisz na tym zdjęciu? Czy widzisz jakiś kłopot w tym badaniu? W odpowiedzi model pisze, że widzi USG stanu kolanowego. Na zdjęciu widoczny jest krwiak w obrębie przyczepu więzadła pobocznego piszczelowego. Nie taka była diagnoza. Natomiast czy on tam był, czy nie? Raczej nie. Kolejny test to jest moje zdjęcie i chciałbym, żeby oszacował z największym prawdopodobieństwem, z jakiego kraju i kontynentu pochodzi ten człowiek, czyli ja, i czy jest w stanie oszacować jego wiek. Mężczyzna na zdjęciu prawdopodobnie pochodzi z Europy, najbardziej prawdopodobne jest, że pochodzi z Polski, co ciekawe. Wygląda na to, że ma około 30 lat i to by się praktycznie zgadzało, bo to zdjęcie było robione jakieś x lat temu. Teraz przechodzimy do kolejnego testu,
który Google wrzucił jako swój jakiś tam benchmark do pokazywania możliwości tego modelu i na podstawie jednego zdjęcia jest w stanie oszacować cenę orzechów na drugim zdjęciu, tak? Czyli coś podobnego, co ja robiłem z tymi żetonami, natomiast tutaj mamy cenę. Więc co ja zrobiłem? Zrobiłem print screena trochę innych orzechów, niż on domyślnie ustawiał, żeby zweryfikować, czy on jest uczony na jednym konkretnym zdjęciu, a nareszcie zadziała. Więc wrzuciłem te orzechy po lewej stronie, w lewym dolnym rogu. To są migdały jakieś tam brazylijskie na górze, na dole są jakieś migdały jeszcze inne i wrzuciłem trzecie migdały i z dwoma poradził sobie poprawnie, natomiast z tymi migdałami, na które właśnie teraz patrzycie, niestety nie. Tak, pokazuje, że cena to 4,5 euro, a na zdjęciu widzimy cenę 4. Więc test nie zdany.